Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii Molar Travel, pancerne biuro podróży. I już jak powinniście do tego przywyknąć, dzięki uprzejmości mojego bardzo dobrego przyjaciela, lubi piwko, pokażę wam mapę Kong. Jest to nowa mapa, która została dodana w ostatniej aktualizacji. I cóż wam mogę o niej powiedzieć? No moi drodzy, jest to mapa oddana troszeczkę błędnie, ponieważ Kong leży nad morzem. A tutaj jak widzimy, mamy góry. Tak, jesteśmy w górach, jak mogę widzieć tam taki wielki szczyt, i mamy rzekę. Kong leży ogólnie nad morzem i no cóż, no raczej gór tam nie ma, prawda? No sorry, winę tu. Ale jak wiemy, Eurogaming rządzi się swoimi prawami. I tak szczerze, Kong jest to taka mapa, że tak powiem, w kilku miejscach podzielona na pół. Jest tam Tip Wall, troszeczkę może z Heilenborna, troszeczkę miasto jest takie troszeczkę wyjęte jak z Paryża. Tak szczerze, na konsolach nie znacie tej mapy Paryż, ale jeżeli oglądacie gameplaye z PC, no to na pewno wiecie, o co mi chodzi. I tak szczerze, czy to jest dobry zabieg? Moim zdaniem nie, ponieważ jak gramy, to mamy taką świadomość, a no tutaj na tipu jest tak, a tutaj jest tak, no i to jest właśnie takie głupie. Dla mnie mapa powinna być całkowicie czymś nowym, jakimś całkowicie innym środowiskiem, bynajmniej nie powinno być coś takiego kopiuj wklej. Nie rozumiem takiego zabiegu w ogóle, jak można zrobić coś takiego kopiuj wklej z mapą. Nie wiem, nie podoba mi się to. Dobra, zobaczyliście już część miasta, bo nie będę całym miastem jeździł. Ogólnie mapa jest dość spora. Powiem wam szczerze, że teren jest tutaj zróżnicowany, naprawdę. No ale tak samo jest na Tip Wall. Ogólnie wiem, że w miasto nie warto jechać z czerwonego kapa, czyli na linii 0, ponieważ już na samym dojeździe będziemy gnojeni. I właśnie. Będziemy gnojeni. Na tej mapie przeważnie strona właśnie prawa, czyli strona, która zaczyna od linii 0, przeważnie przegrywa mecze. Rzadko, i to powiem wam szczerze, że naprawdę w moim odczuciu rzadko ta strona wygrywa. Strona po prostu lewa, czyli kap G1, ma dużo łatwiej. I to dużo, dużo łatwiej. Mapa jest niezbalansowana, nie jest przystosowana do po prostu, no, że tak powiem, równej walki. Tutaj jedna drużyna ma przewagę, druga jej po prostu nie ma i po prostu przegrywa. No chyba, że naprawdę drużyna, która zaczyna z lewej strony, będzie miała totalnych retardów u siebie i zagra jakoś bezsensownie. Ogólnie ja jestem za tym, żeby ta mapa była przynajmniej przemodelowana. Nie mówię, żeby ją usunąć, ponieważ no to jest chyba nie to. Nie to, co Wargaming chciał osiągnąć. Ogólnie może nie, inaczej. Mówiono, że ta mapa była projektowana przez ile? 5 miesięcy? Tam było napisane 5 miesięcy. Co jest w tych 5 miesiącach? Zobaczcie, jeszcze są takie... gdzieś jest takie koło, jakby tam UFO lądowało. Zaraz tam... A, już wiem. Zaraz spróbujemy tam pojechać i wam pokazać. Mapa jest po prostu moim zdaniem niedokończona. Co było projektowane przez 5 miesięcy, żeby w dany sposób kładła się trawa przez wiatr? No, no chyba nie w tym kierunku powinien zmierzać Wargaming, prawda? O! Jest to koło! Widzicie? Są, a nawet dwa koła. Kurna, no nie wiadę tutaj. O! Widzicie? Tutaj jest to koło. Centralnie pod moim celownikiem. Jakby tu lądowało UFO. Zauważyliśmy to razem z T-Hound TS, kanału Maszyny Pancerne. O, Winiu, nie pomogę ci. No dobra, jadę dalej. Kiedy robiliśmy zrzuty ekranów dla Roberta Kowalczyka, który właśnie będzie robił tapety, i już niedługo możecie na jego stronie zobaczyć efekty właśnie naszych prac, co nam się udało zrobić, jakie screeny. Polecam zobaczyć, bo naprawdę powinno być ciekawie. No, a zobaczcie, no tutaj jest strasznie dużo pustej przestrzeni, prawda? Moim zdaniem dałoby się to jakoś zagospodarować, jakieś małe miasteczko tutaj wwalić, tam jest miasto, powiecie, tak. Ale jakieś tutaj niewielkie osady, jakieś pola uprawne, jakieś laski, nie laski. Zobaczcie, tutaj nic nie ma praktycznie. Przejedziemy najpierw mapę dookoła oczywiście, potem przejedziemy przez środek. Ale no tutaj nic nie ma, no po prostu. Mi się to nie podoba. O, zameczek z malinówki na przykład mamy. Powinny być troszeczkę, wiecie co, Wargaming powinien zatrudnić dwie nowe osoby,
dwóch nowych programistów, modelarzy, grafików, nie wiem, kto się tym zajmuje, ale po prostu powinni wymyślić jakieś nowe modele, wymyślić, zrobić nowe modele budynków, jakieś, nie wiem, inne skały, bo wszystkie skały są takie same, jakbyśmy sobie popatrzyli na wszystkie mapy, prawda? Wszystkie skały się powtarzają, wszystko jest tak samo zrobione. No, mi się to nie podoba, troszeczkę jest to tak z dupy walnięte. Ale co ja się znam, prawda? Ja tu tylko sprzątam. Także pozdrawiam. No przez środek, no cóż, no zobacz, jest strasznie dużo takich skał. Nie wiem, co one miały na celu w ogóle, bo one są niczym, po prostu są nieużyteczne. Staje nawet na górce, na tych skałkach, jest bez sensu. One zwyjmą po prostu te deki z drugiej strony, także no. Dupa. Ogólnie dupa. A właśnie. O co chodzi z Robertem Kowalczykiem? Jeżeli odwiedzacie jego stronę, to mogliście zauważyć, że w prawym rogu jego strony pojawił się właśnie baner mojej współpracy razem z Robertem. I tak, moi drodzy, razem z Robertem Kowalczykiem współpracujemy. Ja mu pomagam, on pomaga mi. No, tak jakoś się dogadujemy. Może jeszcze kiedyś zobaczycie jakieś większe efekty naszej pracy, ale już efekty naszej pracy możecie zaobserwować na jego stronie, oglądać jego tapety, też tam występuje, jeżeli chodzi o konsolę. A na pewno już niedługo będzie tego dużo więcej, czyli że będzie dużo więcej tapet, na których ja się pojawiam. Oczywiście nie ma tam żadnych ników ani nic, prawda? Nie ma tam włączonego HUDa, ale jeżeli chodzi o konsolę, to jestem ja razem z moim kolegą Techhound T, właścicielem kanału Maszyny Pancerne. Ale okej, jedziemy tą mapką i nic o niej nie mówię. Czemu jej nic nie mówię? Bo nie ma tu co o niej mówić praktycznie. Mapa, no spoko, to jest jakaś nowość, jest nowa mapa. To jest mapa przeznaczona tylko na konsolę. PC-towcy nigdy w życiu jej u siebie nie zobaczą. Przepraszam. Ale szczerze, nie mają czego żałować. Nie mają nad czym ubolewać, ponieważ mapa, że tak powiem, dupy nie urywa. Jest przeciętna, wymaga przemodelowania, większego zbalansowania. Zobaczcie, tak z dupy to wygląda. To jest taki blok, a tutaj nie ma nic. Gdyby to był tak, o, ten blok, duży, mieszkalny, prawda? Też tak powiem, kamienica, czy jak to nazwać. I tutaj pomniejsze domki, że tak ta zabudowa schodzi. To by wyglądało fajnie. A w tym momencie te miasto jest takie z dupy wyrwane, całkowicie z dupy wytrzaśnięte, bo ono sobie po prostu jest pośrodku niczego. No, dziwne to jest, nieprawdaż? Naprawdę dziwne. Jak w ogóle miasto nam się ucina. Już tutaj, nie możemy podjechać pod ten zamek, a to mi się nie podoba. Powinna być ta mapa troszeczkę tam rozciągnięta. Dobrze, moi drodzy. Winiu właśnie zaznacza, że trzeba kończyć odcinek, no bo cóż, mapa została wam pokazana, zaprezentowana. Wiecie, co o niej myślę. Jestem w tym momencie ciekaw, co wy o tej mapie myślicie. Czy jest to dobra mapa? Czy Wargaming idzie w dobrą stronę, czy może też nie? Moi drodzy, komentarze są wasze. Także cóż, Winiu, ja ci dziękuję, że mogliśmy nagrać ten odcinek. A ja wam, ludziska, wszystkim dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Jeżeli dotrwaliście do końca, to jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie być non-stop na bieżąco z moimi materiałami, zasubskrybujcie mój kanał. A my takim francuskim klimatem z francuskiej mapy Kon żegnamy się z wami. Także hej, ludziska.